Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dobry wieczór. Jest dzisiaj piątek, 6 dzień listopada 2020 roku. To jest 16 dzień protestów w sprawie próby zakazu aborcji w Polsce. No i w tym dniu, jak zawsze, porcja smutnych informacji. 27 086 osób to rezultat testów na obecność koronawirusa w całej Polsce w ciągu ostatniej doby. Trzeba powiedzieć, że to jest spadek, niewielki, ale jednak spadek w stosunku do ostatniej doby. Natomiast zanotowano w ciągu tej doby 445 zgonów. No i to jest już gorsza wiadomość. Aktywnych przypadków, no tych aktywnych, o których wiemy, tych wytestowanych, jest w Polsce dzisiaj prawie 300 tysięcy. W szpitalach przebywa 19 479 osób, z czego 1703 wymagają podłączenia do respiratorów. No i oczywiście wiemy, co to oznacza i wiemy, co to znaczy również dla perspektyw najbliższych dni. No to już raczej nie ulega wątpliwości, że ten koszmarny przełom zacznie następować pewnie zaraz. Natomiast tymczasem, póki nie nastąpił, żyjemy oczywiście w dalszym ciągu cali w emocjach związanych z amerykańskimi wyborami. Więc o tym i o tych, co z tych wyborów wynika i o sytuacji protestów w Polsce parę słów komentarza dzisiaj. Zapraszam. W Ameryce nerwowa atmosfera związana z liczeniem głosów. Rezultat zdaje się w tej chwili budzi jakiś umiarkowany optymizm, to znaczy Joe Biden prawdopodobnie wygra. To, co niepokoi, to, że nikt nie wie, jaka będzie reakcja Trumpa i co się w związku z tym społecznie będzie działo w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie już od bardzo wielu tygodni szykują się na niespokojne czasy w wyniku spodziewanych, nie tyle może nawet pozwów sądowych Trumpa, bo one niebezpieczne nie są, ale spowodowanych reakcjami Trumpa zwolenników. Komentarze pokazują, że jeśli nawet Trump odejdzie w niesławie, to trumpizm jako zjawisko w Stanach Zjednoczonych nie minie. Znaczy rozmaite kariery republikańskich polityków odwołujących się wprost do tych spiskowych teorii rozpowszechnianych na jakichś facebookowych czy innych internetowych grupach tego środowiska znanego jako QAnon, nie pozostawiają raczej złudzeń. Awans w polityce republikańskiej dotyczy w ostatnich miesiącach tych ludzi, których deklaracje rasistowskie na przykład wywoływałyby jeszcze całkiem niedawno bardzo powszechne oburzenie. Dzisiaj nie wywołują i to jest znak amerykańskich czasów. Komentatorzy podkreślają, że nawet jeśli Trump wygrywa, to nie obserwowano w Stanach Zjednoczonych niebieskiej fali, takiej naturalnej, spodziewanej reakcji na te 4 lata rządów, które jednak, co tu dużo nie mówić, były w Stanach Zjednoczonych czymś absolutnie pozbawionym precedensu. To były rządy znaczone całkowitą nieodpowiedzialnością, chwiejnością poglądów, stekiem kłamstw z pełną premedytacją rozpowszechnianych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych w internecie, w mediach społecznościowych zwłaszcza. Fakt, że to nie wywołało takiej moralnej reakcji również, to też jest podkreślane w komentarzach, budzi zdumienie takie naznaczone silną goryczą wśród tej wrażliwej społecznie, czy też wrażliwej na wartości inteligencji w Stanach Zjednoczonych. I myślę sobie, że to jest w dość dużym stopniu podobne do tego, co wszyscy przeżywamy w Polsce. Znaczy, mamy za sobą 5 lat rządów depczących praworządność, konstytucję, prawa człowieka, wszystko po prostu. Rządów również niestroniących od kampanii oszczerstw, kłamstw, szczucia na przeciwników politycznych i jakby do tej pory, z nielicznymi wyjątkami, a właśnie przeżywamy jeden z nich, takiej jakiejś masowej reakcji nie ma. Warto też zwrócić uwagę na to, że w samych Stanach Zjednoczonych sytuacja jest
nieco bardziej skomplikowana niż taki prosty obraz wojny plemiennej, amerykańskiego dzikiego interioru, tych czerwonych karków z interioru Stanów Zjednoczonych przeciw cywilizowanym ludziom wybrzeża. Znaczy, tak nie jest. Rekordowy wynik Joe Biden osiągnął na przykład w Kalifornii, gdzie jego przewaga jest największa spośród wszystkich stanów. Natomiast to wcale nie znaczy, że tamtejsi wyborcy mają takie jakieś ultrademokratyczne poglądy. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że również tam niezwykle popularny jest taki mocno znaczony prawicą libertarianizm. Bo na przykład równocześnie z tymi wyborami, w towarzyszących im referendach, to jest normalna praktyka w trakcie wyborów w Stanach Zjednoczonych, no, cofnięto poparcie dla akcji afirmacyjnej. Akcja afirmacyjna, jeśli ktoś nie wie, to wyjaśnię, to jest promocja na urzędach w administracji państwowej, w służbach typu policja, przedstawicieli różnych środowisk etnicznych, rasowych i tak dalej. Zrezygnowano również z kontroli czynszów. Tak? To taki był projekt, on był dosyć popularny w tej właśnie lewicowej Kalifornii. Zrezygnowano z opodatkowania właścicieli wielkich nieruchomości, co przy okazji takiego postulatu wiążącego się, nie wiem, ze sprawiedliwością społeczną być może, no miało dostarczyć stanowi dodatkowych środków. Padły też próby uregulowania przepisów z zakresu prawa pracy. No to w Ameryce prawo pracy nie jest jakimś szczególnie popularnym zagadnieniem, no ale też to były zawsze postulaty tradycyjnie mocno popierane przez amerykański ruch związkowy. To wszystko w tej, wydawałoby się, najbardziej postępowej w Ameryce Kalifornii upadło i to nastąpiło równocześnie z rekordowym poparciem dla Joe Bidena przeciw Donaldowi Trumpowi. W Ameryce komentuje się to w takim kontekście etnicznym, tak? Takich nadchodzących zmian demograficznych, przy których no, na pierwsze miejsce wysuwa się to zagadnienie, że mianowicie ta biała amerykańska większość już właśnie teraz na naszych oczach staje się mniejszością. Ta etniczna sytuacja i to, w jaki sposób ona się przekłada na poglądy polityczne, czy też na to, co obywatele myślą o tym, jaka powinna być demokracja, no to jest zjawisko bardzo skomplikowane i temu właśnie poświęcone są te komentarze. No ale jest ten taki rys w tych komentarzach, takiej refleksji o bardzo podstawowym charakterze. Znaczy właśnie coś złego stało się z moralnością w polityce i coś złego stało się z taką koncepcją politycznego przywództwa, z taką wizją męża stanu, no bo to mąż stanu powinien właściwie dzisiaj w Ameryce odpowiadać na to zagrożenie, które reprezentuje sobą samym Donald Trump, no i które reprezentują ci no niezbyt przecież sympatyczni ludzie, którzy Donalda Trumpa dzisiaj w Stanach popierają. Podkreśla się w tych komentarzach, że takiego przywództwa nie ma. Podkreśla się w nich, że zapamiętani z tych dzisiejszych trudnych czasów, znaczonych pandemią oczywiście i takimi moralnymi też wyborami, przy których na pierwszy plan wysuwa się no, ten podstawowy wybór, czy chronić ludzkie życia, czy też warunki, w jakich żyje ta reszta, która przeżyje, no, że to wymaga takiego nowego, charyzmatycznego i skoncentrowanego przede wszystkim na wartościach, na wiarygodnych wartościach przywództwa, którego w Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu brakuje. Joe Biden, co by o nim nie powiedzieć, nie jest postrzegany jako tego rodzaju człowiek, już nie mówiąc o kandydaturze demokratów z poprzednich wyborów, o pani Hillary Clinton. Znaczy, z dzisiejszej perspektywy Amerykanie przestają się dziwić temu, że ona tamte wybory przegrała. No i teraz, gdyby spojrzeć na tę polską sytuację z tej amerykańskiej perspektywy, to pojawia się kilka interesujących pytań. Znaczy, wygląda na to, że w Polsce, gdzie jesteśmy świadkami i uczestnikami tego no, bardzo silnie znaczonego wartościami i bardzo silnie znaczonego tą optymistyczną obecnością młodzieży w tym proteście, no właśnie ruchu, protestu przeciwko próbie zakazania w Polsce aborcji. Ruchu, który jak wiadomo zmierza do obalenia tej władzy, bardzo wprost to artykułując. I co więcej, takiego ruchu, który ma no, spore szanse ten cel osiągnąć. Znaczy, mówiąc dokładnie, jeśli w ciągu 5 lat ostatniej polskiej historii był taki moment, w którym wolno było sobie w odpowiedzialny sposób, nie bredząc od rzeczy, wyobrażać,
że dochodzi do negocjacji, w których no, ustalamy z PiS-em warunki, na których oni oddadzą władzę, no to ten moment jest właśnie teraz. Znaczy dzisiaj jesteśmy bliżej tego celu, niż byliśmy kiedykolwiek w tej ostatniej pięcioletniej historii. No, mamy do czynienia z taką wielką falą, która być może byłaby w stanie wypełnić ten niespełniony postulat amerykańskich komentatorów. Ta fala moralnego wzmożenia, która znosi tą złą, kłamliwą władzę i odsuwa ją w zapomnienie. No więc jednym z pytań, które się nasuwa, gdyby tak sobie marzyć tę sytuację, no jest to, co będzie, jeśli ta władza rozsypie się na przykład jutro. Tak? Jeśli ta erozja zdrady lojalności wśród, nie wiem, pisowskich parlamentarzystów doprowadzi do tego, że spełni się postulat protestujących i dymisja rządu nastąpi. No to co wtedy? Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić rząd, który się wyłania zamiast rządu pisowskiego? Taki rząd, który opiera się o te trzy partie opozycyjne, które są dzisiaj w parlamencie. Rząd ułożony przez przywódców tych partii, a zatem przez Borysa Budkę, Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. No nie wiem jak państwo, ale ja szczerze mówiąc nie miałbym wielkich nadziei ani na jakość polityki oferowanej przez ten rząd, ani na jego trwałość. Więc jeśli miałbym wypowiadać dzisiaj, co mi się marzy w polskiej sytuacji, właśnie w tym amerykańskim kontekście, to powiedziałbym tyle, że ten postulat dymisji rządu należy dzisiaj przetłumaczyć na to, co on w rzeczywistości musi oznaczać. Ja myślę mianowicie o nowych wyborach parlamentarnych. To właśnie powinno być dzisiaj silnie wyartykułowanym warunkiem rozejmu w polskiej wojnie. Tego rozejmu Polska potrzebuje, ponieważ zagląda nam w oczy pandemia i związany z nią kryzys gospodarczy. Trudno powiedzieć, co będzie gorsze. Tak? Znaczy, a jedno i drugie z całą pewnością będzie koszmarne. I jednego i drugiego, jeśli dziś się tego nawet nie boimy, to zaczniemy się bać dosłownie w ciągu paru dni. Wszystkie inne myśli, zdaje się, większości Polakom po prostu wywietrzają z głów. Więc tym twardo stawianym warunkiem natychmiastowego rozejmu w polskiej wojnie powinno być żądanie przedterminowych wyborów. Ich ogłoszenie byłoby przynajmniej teoretycznie możliwe już dzisiaj, no ale PiS z całą pewnością takie żądanie odrzuci. W związku z tym musimy je tak sformułować, by w oczach pisowskich wyborców, co takie żądanie znaczy dla nas, to my wszyscy bardzo dobrze wiemy, ale jego odrzucenie pomysłu wolnych wyborów wiosną przyszłego roku na przykład, powinno być w oczach pisowskich wyborców czytelnym odrzuceniem oferty pokoju przez Jarosława Kaczyńskiego. Czytelnym sygnałem, że mamy brnąć w tę beznadziejną polską wojnę, ponieważ jemu zależy na władzy i na niczym więcej. To się da w ten sposób sformułować i bardzo bym marzył o tym, żeby to zostało zrobione. Jeśli Kaczyński odrzuca te propozycje wyborów, to naszą odpowiedzią powinna być natychmiastowa organizacja czego obywatele RP domagają się już od ładnych paru lat. Mianowicie tych powszechnych, otwartych, dostępnych dla każdego wyborcy w Polsce, międzypartyjnych i międzyśrodowiskowych prawyborów, które prowadzą do wyłonienia wspólnej listy całej opozycji w tych właściwych wyborach, których przeprowadzenia na wiosnę byśmy zażądali. Sam fakt prowadzenia takiej akcji prawyborczej byłby ogromnym naciskiem zmierzającym do faktycznej organizacji tych wyborów wiosną. Czy byłby wystarczającym? No to naprawdę trudno powiedzieć. Trudno mi sobie równocześnie wyobrazić silniejszy nacisk, ale to zostawmy. Efektem takiej akcji byłoby przynajmniej to, że mielibyśmy wreszcie w Polsce wyłonione w sposób niebudzący niczyich wątpliwości, wiarygodne co do demokratycznych intencji i potwierdzone co do wartości, które stoją za tym ruchem, przywództwo, którego mandatu społecznego zaufania nikt już nie kwestionuje. To jest w Polsce tym bardziej potrzebne, im bardziej burzliwe czasy nas czekają. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że jesteśmy w środku zawieruchy politycznej, której burzliwość musi
niepokoić każdego. Przywództwa nam zatem potrzeba i potrzeba, by to przywództwo było niezłożone z politycznych graczy kalkulujących popularność, patrzących na słupki sondaży, tylko takie przywództwo skoncentrowane na wartościach. Dziś tyle możemy powiedzieć o sukcesach tego ruchu protestu związanego z zakazem aborcji, że każde inne przywództwo przez tych protestujących ludzi zostanie odrzucone z użyciem tak samo gromkich i niecenzuralnych okrzyków, jakie do tej pory słyszał Jarosław Kaczyński. I to jest akurat dobra wiadomość w tych bardzo trudnych czasach. No, jeśli miałbym mówić o własnych marzeniach, to one właśnie tak wyglądają. Dziękuję Państwu bardzo.